Hello, siema, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Z zremasterowanego prologa Wiedźmina pierwszego do Wiedźmina trzeciego. I lecimy do Lamberta, bo mamy przygotować ten cały eliksir, który ma uratować Triss. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Aha, okej. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. Dobra, czy mam znaleźć tak? Calcium equum, białą mewę. Pozbyć się bandytów w twierdzy. Okej. Calcium equum już jest. A, czyli tutaj możemy zbierać praktycznie wszystko to, co w trójce, okej. Czy to może być jeszcze jakiś calcium equum? Ale calcium equum to jest też ten przydatny do wytwarzania petard. Więc co my mamy, chcemy wysadzić Triss od środka, czy co? Nie no, wiem, że takie rzeczy mają różne zastosowania, ale znam je tylko do robienia petard, więc no. Czekajcie, może jeszcze pójdę sobie na górę. Bo na górze też coś jeszcze pewnie jest, no oczywiście. Kubek, tu mi niepotrzebny, tutaj też mi niepotrzebny. Czarny proszek, dobra, to też więcej nic nie zrobimy. Ale gdzieś to niby jest jeszcze jakieś calcium equum, czy nie? Czy to nam się w ogóle nie odhacza? Nie wiem. Ja trzeba iść na górę. Trzeba iść. To nade mną jeszcze. Co jest, kurwa? Co wy tu robicie? Halo? Wydupieć mi stąd. Jezu, to się zbugowało. Dobra. Tego już załatwiliśmy. Biomewa, piąta esencja chyba jakaś. Dziki gon. Wygrat. To jest takie pomieszane, kurde. Aha, tutaj się ktoś zbugował. Okej. Jakaś książka się zbugowała, czy co? Dobra, nieważne. I się już tutaj pozbyliśmy. Może znaleźć calcium equum. Ha, okej, okay, czyli tutaj w ogóle jest wszystko to przerobione, bo w jedynce był większy obszar do oczyszczenia. Tutaj jest tylko taki niewielki. Więc tutaj to już jest tak troszeczkę inaczej. A gdzieś tu jeszcze będzie jakiś calcium equum? Tutaj mam nieodhaczone to, czyli że tutaj coś jeszcze musi gdzieś być. Nie no, tutaj już nie ma. Nie no, już tutaj chyba wszystko przeszukałem. No dobra, trzeba pogadać z Ambertem. Nie wiem, czy mi się to nie odhaczyło. Bo tam już nic nie mam do zabrania. Wzmocnione drewno. Pusta butelka. Sznurek.
Spirit. Spirit. No dobra, ja tu też więcej nic nie znajdziemy raczej. Chyba, że tutaj coś. Jeszcze będzie Nostrix. Jezus Maria, i mi się tutaj teraz wyświetliło tego wszystkiego. Matko Święto. Noba Lambert. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Eliksir Otis, czyli teraz trzeba pogadać z Wesemirem. O, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Aha, dobra, to jaskółczy żeśmy dostali. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Bywaj. Dobra. Muszę znaleźć kolcem, ale to przecież już żeśmy to znaleźli. Dobra, trzeba zrobić ten eliksir cały. Pancerz to nie, czekajcie, eliksir, biały miód. A gdzie jest zadania? Eliksir dla Triss. Aha, dobra, bo ja mam jeszcze przynieść, dobra. Muszę jeszcze iść na dziedziniec. Muszę wziąć pazu z trucha przerazy. Ale zobaczcie, że tutaj że jest wszystko, że ja muszę to zrobić, że ja muszę wziąć, że ja muszę coś zrobić. A w trójce, w normalnym, tym, w normalnej grze jest inaczej, że idź, znajdź to, idź, weź to. To jest w ogóle co innego. A, to jest pusta tekstura, okej. O, te tekstury troszeczkę się pogubiły. Ale dobra, to nie jest taki normalny Wiedźmin. Tylko to jest mod do Wiedźmina. Jakbyście chcieli sobie zagrać samodzielnie tego moda, to oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Wszystko wam podam. Eskiel, ty siedzisz już na powietrzu, czy w powietrzu? Serio? Nie słyszałem, żeby Wiedźmini lewitowali. Dobra, Elixir Artillis. Mamy to. Dobra. Tak? Nie, to już. Czekajcie, czy teraz muszę to... Triss zdać. Witaj ponownie. Ale calcium equum, ale przecież kurde, to jest... Powiedz mi jeszcze... W pokoju wieczornym. Co mam? Porozmawiaj z Wesemirem.
No, to już wszystko ma zrobione, tak? Ale w skrzyni, no kurde, przecież ja tam już chyba każdą skrzynię obleciałem. No to... say what? Muszę wziąć pazło z trucha przerazu, no to już mam odbębnione. Bo już ja sam eliksir już mam zrobione, tylko teraz kurde, ja muszę go jakoś dać Triss. Tylko, że kurde się nie da. No czekajcie, mam w skrzyni, ale skrzynię to już mam tutaj wszystkie obleciałem. Troszeczkę pobugowane jest to wszystko. Nie możesz tego teraz zrobić. Nie, bo nie chcę mi się wczytywać od nowa całego Wiedźmina. O kurde, bez przesady. Chyba, że tutaj coś mam znaleźć. Wait. To coś jest. Sznurek to tam. Nie, ale tutaj nie, bo w jedynce tutaj nie musiałem nie zbadać, bo tutaj w jedynce nic nie było. Jezus, dobra, to już pobugowany jest ten mod, to już widać. Ten mod już jest w cholerę pobugowany. Talerz. Talerz to mi tutaj jest chyba niepotrzebny. Czekajcie, bo przecież muszę mieć tutaj ten eliksir, co nie? Czy nie mam go? No mam go. Potion that will save Triss life. Eliksir, który może uratować życie Triss. No to kurde, ja go chcę teraz jej dać. Witaj ponownie. Ale patrz, bo nawet kurde ten pazur z przerazem mi się nie odhaczył. O Jezu, to jest tak pobugowane w cholerę. Masakra. To jest masakrycznie zbugowane. O co to już wszystko tutaj mam? A i co ja mam tutaj niby teraz zrobić? Mogę też spieprzyć skat modem, okej. Okay. O Chryste. Aj, Chryste, Chryste, Chryste. Nie, nie, muszę coś zrobić, kurde. Potrzebujesz czegoś? Mam kilka pytań. Słucham. Nie, tutaj do Eskela nic nie mam. Kurwa jego tak. Mać. Chciał pytaj. Kim był Lawson, nie, żeby nie być Kermoden? Nie, tego nie chcę. Chryste, panie. Lambert, ja już mam ten eliksir. Co mam tu? Porozmawiaj z Wesel. Dobra, wiecie co, ja robię na razie pauzę. Nie wiem, coś pokombinuję tutaj albo sprawdzę na YouTube jak to zrobić, bo nie wiem, no po prostu nie wiem, więc zerwu. Ok, słuchajcie, zdążyliśmy po przerwie, słuchajcie, stało się tak jak myślałem, czyli wszystko mi się zbugowało, nic mi się nie odhaczyło i zrobiłem, musiałem wczytać autosave'a, zrobić wszystko od nowa i udało się, wszystko już mam odhaczone, teraz muszę, musiałem przyjść do Fesemira i powiedzieć, że mam już wszystko do zrobienia eliksiru. Mam już wszystkie składniki do przyrządzenia eliksiru. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. Dobra. Bywaj. Muszę przyrządzić eliksir, okej. Okay. Alchemia, zadanie... Teraz sobie odpoczniemy. No i dobra, powinienem zająć eliksir Triss. No i dobra, wszystko się odblokowało i udało się.
Teraz lecimy już tylko do tyli, zdajemy jej lekarstwo. I już wszystko powinno się pięknie, ładnie zakończyć, bo to już w sumie będzie koniec prologu. I koniec całego moda. Tak więc lecimy do pokoju Triss. No kurde, dosyć wysoko. Dosyć wysoko. No dobra, jesteśmy. No całkiem przytulnie. Nie powiem. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Dziękuję, Geralt. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? No jasne. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. O, czyli standard. Oczywiście standard. Ła, tylko tyle. Nie wiem, co to było za podlotet, ale okej. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Wesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Ruszamy chyba. Ruszajmy. Nie dajmy Wesemirowi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt.
Do zobaczenia. No, oczywiście to jeszcze końcówka, no niestety po angielsku. Bo jednak mi wszystko tutaj zostało spłoszczone. Nie wiem, może wam dam jakieś spłoszczone napisy do tego. Byście chociaż troszeczkę wiedzieli, o co chodzi. Ale tak czy siak, to jest koniec tego moda. Aha. Wait, what? Aha. Coś tu jeszcze jest? No, tak myślałem. Dlatego się zdziwiłem, że coś tu jeszcze jest. Dobra. Tak więc to by było na tyle. Big thanks for 3D models and textures too. Aha, czyli ogólnie podziękowania i tak dalej. No. I w sumie to by było na tyle. Jeśli wam się mod spodobał i chcecie więcej, bo teraz planuję odpowiedzieć serię z najciekawszych modyfikacji do Wiedźmina 3. Więc jeśli byście chcieli taką serię, to zostawcie lajkacza. Oczywiście link do tej modyfikacji będziecie mieli w opisie, więc nie bójcie się. Wszystko będzie podane w opisie. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. I do następnego. Trzymajcie się, elo.